Agnieszka. Jesteśmy przed szkolnym budynkiem warsztatów krawieckich. To jest bardzo fajny budynek, ponieważ tutaj nasze dziewczyny działają na maszynach, robią różne modele, różne projekty. To zapraszam Was, chodźcie. Znajdujemy się właśnie w budynku warsztatów szkolnych. Jesteśmy na parterze, gdzie znajduje się piękna dekoracja jesienna, które robiły dziewczyny z klas odzieżowych. Zresztą mam tu taką jedną Olę z czwartej klasy technikum, więc może ona nam coś powie więcej na temat tych warsztatów. Tak jak już powiedziała Agnieszka, znajdujemy się na terenie warsztatów szkolnych, gdzie znajdują się pracownie krawieckie oraz pracownia kosmetologiczna. W pracowniach krawieckich umieszczone są profesjonalne maszyny, na których szyjemy, wytwarzamy różną odzież. Oraz uczymy się tutaj projektowania. Mamy do tego też również wyposażoną salę. Kiedyś w przyszłości mamy nadzieję wykorzystać nasze umiejętności projektowania oraz szycia odzieży i stać się kimś sławnym i dotrzeć na szczyty. Trzymam cię za słowo, żebyś o mnie pamiętać. Jak będziesz szkoła, to słowo. No, wspomnisz koleżankę Agnieszkę ze szkoły. Więc dobrze, może pokaż nam te wszystkie sale. Dobrze, no to chodźmy. Jesteśmy już na pierwszym piętrze, może pokaż nam, co tutaj się dzieje. Za tymi drzwiami znajduje się pracownia krawiecka, a co dziewczyny robią, my się nie dotykamy. Znajdujemy się właśnie w pracowni krawieckiej. To jest pięknie, to jest kolorowo, to jest dużo maszyn. Olu, może powiesz nam coś o tym? Coś postaram się powiedzieć. A więc te maszyny, które tutaj się znajdują, są maszynami przemysłowymi. Są to stębnówki. Jak widać z Juka, firma bardzo dobra. Tak więc dziewczyny zajmują się przygotowywaniem chyba nowej kolekcji, więc tak mi się wydaje, że one najlepiej powiedzą nam, co dokładnie robią. To może ja sobie usiądę za maszyną, żeby zobaczyć, jak to jest być projektantką odzieży, tak się poczuć chociaż przez chwilę. Może kiedyś będę w Paryżu sławną krawcową i będę szła z piękni dla sławnych krawc. A ja w tym czasie zapytam Ani, co dokładnie robi. A więc Aniu, co to robi? W tym momencie szyjemy płatki do róż w stylu turystycznym. Właśnie na najbliższym razie niepodległości będzie prezentowana już kolekcja. Kolekcja ta jest inspirowana chyba z tym roku, tak? Tak. A więc będzie bardzo kolorowo na pewno na razie niepodległościowym. Dobrze, w takim razie dziękujemy Ci za tą odpowiedź. Było super. Dziękujemy. Do widzenia.